Witajcie moi drodzy, witamy, cześć Marcin, cześć, a myślałem, że przy tym nagraniu z mi się uda, ale nie nie, nie, udało nie się, przy trzeciej próbie nadal będę obstawał przy tym, że to jest sucharek mocarny jak na start. Witajcie w podcaście Inna Kultura. Witajcie. Ja nazywam się Jan Urbanowicz. A ja Marcin Pyć. Wspomniałem o kolejnym nagraniu, bo nie wiecie, ale nagrywamy ten zerowy odcinek po raz trzeci. Ta, trzeci. No. Mam nadzieję, że sprawdzi się tutaj zasada, że do trzech razy sztuka. No już I musi. tym razem nie będzie żadnych, jak to się mówi, fakapów. Oby. Były ASAPy, no to były fakapy. No to co tu się dziwić? No, Korpomowa nam weszła. Tak, to jest odcinek numer 000, w którym mamy zamiar wam się przedstawić, powiedzieć, kim jesteśmy i co właściwie tutaj robimy. Tak, i czego możecie odczekiwać od tego podcastu. No to co, zaczynamy. To może tak samo jak Tradycyjnie zacznę ja, tak? Zaczynaj tak. No już jak do trzech razy sztuka, to tym razem też znowu ty zacznij. Może się uda wszystko bez żadnego fakapu Większość z was, mam przynajmniej taką nadzieję, Którzy słuchają tego w tym momencie, może mnie kojarzyć z podcastu Małe Filmidło, który miałem okazję i przyjemność prowadzić przez kilka lat. I dwa lata temu zawiesiłem ten podcast, a właściwie go zakończyłem. I chciałem odpocząć trochę od nagrywania, ponieważ trochę, trochę byłem już zmęczony tym wszystkim. Jednak takie częste siadanie przed mikrofonem również potrafi człowieka zmęczyć. Ale przez te dwa lata zatęskniłem za tym i postanowiłem zrobić coś od nowa. No i pojawiały się pytania: co, kiedy, jak i z kim? W momencie, kiedy zacząłem o tym myśleć, że chciałbym, chciałbym wrócić, poznałem Marcina. Z Marcinem poznaliśmy się w pracy i o czym on opowiadał jeszcze szerzej. Ale Marcin prowadzi kanał na YouTubie. I jak trochę posłuchałem jego wypowiedzi z jego odcinków, to stwierdziłem, że kurczę. Gość dobrze gada, i może moglibyśmy sobie pogadać wspólnie na tematy związane z szeroko pojętą populturą i złożyłem mu propozycję nie, nie do odrzucenia. odrzucenia. I postanowiliśmy, że zrobimy, zrobimy ten podcast razem. No i tak trochę nie mogliśmy się zebrać, wiecie, jak to jest, człowiek ma inne sprawy na głowie i e, najtrudniej no jest zawsze zacząć, ale w momencie, kiedy już zaczęliśmy, to w miarę szybko nam się to wszystko potoczyło. No i no i dzisiaj jesteśmy tutaj, nagrywamy, i chcemy, żebyście nas słuchali. Tak, zależy nam bardzo. Ładnie się przedstawiłeś Jasiek, ja powiem ci już, że słysząc to trzeci raz, cały czas mi się bardzo, bardzo przyjemnie słucha twoje wstawki, w której się przedstawiasz. No i przejmę w tym momencie pałeczkę. Tak jak Jasiek wspomniał, ja nazywam się Marcin Pyć, i może niektórzy z Was kojarzą mnie z działalności na YouTubie, ponieważ od prawie dwóch lat już ponad dwóch lat nawet w tym momencie e, prowadzę kanał o nazwie Inna Historia. E, przypadkowość tutaj, e, przypadkowości nie ma tutaj żadnej, ponieważ e, właśnie od innej historii wychodziliśmy, e, tworząc, tworząc nasz podcast o nazwie Inna Kultura. E, I na YouTubie skupiam się, jak nazwa wskazuje na historii, ale staram się ją łączyć z popkulturą. Sprawdzam. E, jak historia jest przedstawiana w filmach, grach, książkach. Konfrontuje, konfrontuje to jak e, fakty historyczne prezentowane w filmach na przykład typu Gladiator czy Królestwo Niebieskie e, mają, się, mają się do tego co widzimy na ekranie, e, więc, więc dla mnie osobiście podcast jest całkowicie nową formą, e, ale jest też w odróżnieniu do YouTube'a, Świetny, ponieważ można się tutaj faktycznie wygadać. Tutaj nie ma żadnych ograniczeń, co jest bardzo dużym plusem, bo tak jak już zdążyliśmy ustalić kiedyś z Jaśkiem, zarówno i on, i ja lubimy pogadać, czasami nawet za dużo. Więc, więc podcast dla nas się tutaj idealnie nadaje. A dla mnie podcast jest też przedłużeniem tego, co robię na YouTubie, ponieważ, ponieważ jako, że staram się łączyć tam historię z popkulturą, tak tutaj e, przy, na, przy wypadku naszych audycji chciałbym się skupić bezpośrednio na popkulturze. Także ja liczę, że nam to wyjdzie, wyjdzie jak najlepiej. E, no i teraz możemy chyba powiedzieć już, że Jasiek, że mamy przygotowane na dany moment już trzy odcinki. Trzy, a zaraz będzie nawet czwarty? Tak. tak. Nagraliśmy już trzy odcinki wcześniej. Co prawda nie są one w pełni takie, jakie chcieliśmy, żeby były, ale postanowiliśmy jednak je opublikować, gdyż no, poświęciliśmy na nie trochę czasu i parę informacji tam zostało przelanych. Głupio byłoby to zmarnować. Dlatego w najbliższą środę, bo będziemy się starać publikować nasze odcinki w środy, mamy nadzieję, że co tydzień. Wypuścimy dwa pierwsze z tych nagranych już odcinków. Za tydzień kolejne dwa, a później już będziemy lecieć standardowo czyli jeden odcinek na tydzień. No, chyba że coś ekstra się czasami pojawi, nie wykluczamy takiej możliwości. Dokładnie. Także w wypadku pierwszych trzech odcinków prosimy o minimalną taryfę lugową, ponieważ docieraliśmy się dopiero z Jaśkiem w tej nowej formie. Ale już nam się wyklarowało kilka spraw, więc od czwartego odcinka, no miejmy nadzieję, że będziecie mieli do czynienia z takim podcastem premium po prostu. Ja jeszcze dodam parę słów do tego, co mówił Marcin, bo on tu powiedział, że będziemy się skupiać głównie na popkulturze i ja mogę to tylko potwierdzić. Oczywiście, z mojej strony, przynajmniej na początku, będą głównie, głównie filmy, ewentualnie seriale, ale. Oczywiście z biegiem czasu będziemy tutaj dodawać trochę jakichś tam innych treści. Mam nadzieję, że za sprawą fajnych gości. Mam już tam parę osób wpisanych na naszą tajemną listę, i to już jest tylko kwestia, czy się zgodzą, no i czy będą nam pasować terminy, ale mamy nadzieję, że, że będzie fajnie. Mam wrażenie, że za każdym razem nasz odcinek zerowy jest coraz bardziej minimalistyczny. Ja też mam takie wrażenie, ale to już przy. Ja mam w tym momencie już taki problem, że nie wiem, czy powiedziałem już coś. W... W tej wersji, czy w tej poprzedniej, którą nagraliśmy, bo muszę się tutaj Wam drodzy słuchacze, przyznać, że wersja numer dwa wypadła z obiegu z mojej winy, ponieważ tak jak wspomniałem, jako że podcast jest dla mnie nową formą, to chyba nową formą jest też dla mnie obsługiwanie mikrofonu, bo jakoś nie mogłem sobie z tym poradzić. W związku z czym dźwięk z mojej strony był gorzej niż beznadziejny i błagałem Jaśka, żebyśmy nagrali jednak wersję trzecią, bo, bo nie chciałbym męczyć Waszych bębenków w ten sposób. Szczęśliwie się zgodził. No i nagrywamy to już po raz trzeci. Więc chyba, chyba wszystko powiedzieliśmy, Jasiek, czy nie wszystko? Wydaje mi się, że wszystko. No mamy nadzieję, że zostaniecie z nami yy, i będziemy wam uprzyjemniać czas w drodze do pracy, czy też podczas biegania w drodze do szkoły yy, i będziecie mieli nas na uszach. Wszystkie, wszystkie linki, gdzie... Gdzie będziecie mogli nas znaleźć, znajdziecie w opisie odcinka. Na naszej stronie będą linki też do Facebooka, do Twittera. Nie wiem, dajcie może znać, czy byście chcieli z czasem, żebyśmy mieli Instagrama. Tak, tam facjaty możemy pokazywać. Bo ja co prawda jestem kiepski w obsługiwaniu Instagrama, ale Marcin, Marcin prywatnie lubi takie rzeczy. No, no, trochę lubi, trochę lubi, ale też nie tak jak, jak, jak to po niektórzy. Ale coś tam no, umiem, umiem coś wrzucić na Insta Stories. Także to już jest taka zaleta. To teraz. już dużo, bo ja średnio umiem. No, także jakoś tam przewagę mam w tej dziedzinie. Generalnie przygotujcie się też proszę na to, że będziemy chcieli słyszeć jak najwięcej feedbacku z waszej strony. Tak. Ponieważ to jest ogromna prośba. Przede wszystkim to ma być podcast dla was, więc yy, chcemy poznać wasze oczekiwania wasze uwagi do tego, nie wiem, jak nagrywamy, czy może... Czy wymienić jakoś... prowadzących, czy, czy, czy zostawić prowadzących, wszystko. Wolałbym zostawić. A, no to dobra, Jeżeli będzie większość głosów, żeby wymienić, to to zastanowię się nad tym. I zostanę ja i wymienię Marcinę. No, no tak, pierwszy do strzału Ktoś musi być. O, słuchaj, Zostają ci, co są dłużej starzem. No tak, i ci, którzy potrafią podpiąć mikrofon, no, to coś w tym jest. W ogóle... No, nie chciałem tego mówić, ale powiem Wam. Generalnie Marcin brzmiał jakby nagrywał się suszarką. No. I to było dlatego, ponieważ źródło nagrywania mu się zmieniło na mikrofon w słuchawkach. Tak. Ależ nie mówmy o tym, bo. bo... Chcesz to wymazać z pamięci. Tak, wymazuję to, więc miejmy nadzieję, że to jest już wersja ostateczna, którą będziecie słyszeć. Eee... No i co? Chyba już nie ma co przedłużać, Jasiek. Eee... Nie ma co. Słuchajcie, zapraszamy was na odcinek numer 1 oraz odcinek numer 2, który pojawi się w najbliższą środę. No i mam nadzieję, że wszystko będzie się wam podobać, a przynajmniej większość. Jeżeli coś wam się nie będzie podobać, piszcie śmiało, my się nie obrażamy. Postaramy się wyeliminować wszystkie wady. Najwyżej damy bana. To co, Marcinie? No to kończymy. Chyba już ostatecznie z tym odcinkiem zero. Wreszcie. Mamy nadzieję, że się udało. Dokładnie. Do usłyszenia, zostańcie na łączach. Do usłyszenia.